Witam was w moim let's play z gry Szymek Czarodziej 3D i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Mamy dzisiaj 13 grudnia, godzina 19:06. No i bierzemy się za trzeci rozdział, który dopiero właśnie żeśmy zaczęli. O, jak widzicie, mamy już na dzień dobry bubzy. Melisy. No ale to wszystko okej. No, ten rozdział jest dosyć przegadany, więc bierzmy się do roboty. Ja mam ze sobą herbatę, także no, bubzy. Siemka. Czego? Nie musisz być nieuprzejma. Pamiętaj, że robię ci grzeczność. Ja tobie też. O co ci chodzi? Oto słodziutka, że taki facet jak ja i taka babka jak ty mogliby, tak? Potem dalej. Do czego potrzebny ci jest bagniak? Potem, czy zdajesz sobie sprawę, że tylko dzięki tobie sprzedajemy więcej ale okropny. Weźmy opcję numer 1. Oto słodziutka, że taki facet jak ja i babka taka jak ty mogliby... Ty naprawdę musisz dorosnąć. Nie zachowuj się tak, jakbyś nigdy nie widział kobiety. Takiej kobiety jeszcze nie widziałem. Poza Kseną, oczywiście. Masz co robić. Może byś się tym zajął. Sceny. Muszę się kiedyś zabrać za ten serial. Moja siostra oglądała. I ogólnie bardzo fajny. Tam widziałem dwa odcinki, może wiecie, jakbym dzieckiem... Dlaczego chcesz, żebym to ja znalazł u bagiennego? Mówią, że ty najlepiej się do tego nadajesz. Kto tak mówi? Wszyscy. Jesteś najskuteczniejszym poszukiwaczem bagiennego na świecie. Jak mu słodzi, fuj. Szkoda, że nie jestem znany z czegoś innego. Poza tym pokonałeś Sordida. Jam to, nie chwaląc się spraw. Jesteś prawdziwym bohaterem. No tak, zgadza się. Dzięki. Okej, bubziarę zostawiamy. W ogóle zobaczymy sobie tę mapkę, co zdobyliśmy. Gdzie jest ta mapka? Mapka. O, jest, rzekse. Kawał świetnej marketingowej roboty z mag bagiennego. Coś możemy zobaczyć? Obejrzeć? Czy coś? Nie możemy. Okej, zagadamy do dziada. Nie pamiętam, jak się nazywa. Kalipso. Tak, Kalipso. No, kurde, Szymek, mógłbyś ewentualnie... O. Cześć. Witaj, mój synu. Mój synu. Daruj sobie tego syna. Wiesz może, gdzie znajdę bagiennego? Mam szansę na jakąś pomoc z twojej strony? Dobra, czas na mnie, no to pierwsze. Wiesz może, gdzie znajdę bagiennego? Raczej nie, młodzieńcze. Idź do jego restauracji i tam się dziwne rozejrzyj. Dziwne jego różdżko, nie? Piskarzy. Mam jakąś szansę na jakąś pomoc z twojej strony? Mam szansę na jakąś pomoc z twojej strony? Obawiam się, że nie. Muszę pozostać tu i koordynować nasze wysiłki. Nasze wysiłki? Od kiedy to siedzenie i zajmowanie się niczym zyskało miano wysiłku? No wiesz, w tym świecie widocznie tak jest. Uspokój się, młodzieńcze. Ten ma nos. Myślałem, że ja mam dużo. Oszczędzaj siły. Nos. Szczęście, że CD Projekt nie zaaprobowałby morderstwa z zimną krwią, bo już byś miał poduszkę na twarzy. Potem mi naprawdę podoba mi się humor w tej grze. Okej. Okay. A gdzie twoja apetyczna wnuczka z imponującym frontem? Tak, bubziara kolejna. No a gdzie twoja apetyczna wnuczka z imponującym frontem? W domu. Uczy się do egzaminów. Ustnych. Nie masz przypadkiem przy sobie jej zdjęć? Najchętniej z plaży nudystów. Jestem jej dziadkiem. No właśnie. Jak ci różnie nie bywa. Wstyd. Nie, no nie chodzi mi o nic obscenicznego, ale już od dwóch gier z kawałkiem moją jedyną relacją z płcią przeciwną było spotkanie z brzydką babą, która notorycznie zmieniała się w świnie. Muszę przyznać, że twój brak jakichkolwiek zasad moralnych wielce mnie niepokoi. O, nie ma rodziadu. Bardziej niepokojące było bliskie spotkanie trzeciego stopnia z przedstawicielem innego gatunku, zapewniam. Dzięki Bogu w pobliżu nie było żadnych paparazzi. Ta Melisa jest całkiem w porządku, nie sądzisz? A ta Melisa jest całkiem właśnie w porządku. Właśnie pisz herbatę Melisę, o, to jest śmieszne. Założę się, że pobudziła pracę kilku twoich gruczołów, o których już zapomniałeś. Ale nie mam pojęcia, o czym mówisz. Nie, no jasne, ja wiem, co mówi kodeks moralny maga, no ale bez jaj.
trzeba przyznać, że wszystko ma na swoim miejscu. Hej, Melisa, słyszałaś? Stary Zbok powiedział, że ma na ciebie chrapkę. Oj, Szymek, naprawdę cięgiem tu siedzisz i nigdzie się nie ruszasz? Ty naprawdę cięgiem tu siedzisz i nigdzie się nie ruszasz? Oczywiście, że się ruszę. Zaledwie kilka minut temu byłem w magicznej toalecie. A ja nie zauważyłem. To dlaczego tego nie zauważyłem? Jestem szybki. Jakoś ci nie wierzę. Ciekaw jestem, czy we wszystkim jest. Lepiej jest sobie Melisą. Co robisz, kiedy mnie tu nie ma? Co robisz, kiedy mnie tu nie ma? Różne rzeczy. Ciekaw jestem, jakie. Na przykład? Lubię krzyżówki. No i oczywiście szachy. A z tych bardziej porywających rozrywek? Oglądam sporty ekstremalne, ale tylko w weekendy. Ostatni raz w życiu oceniłem maga po długości jego brody. Okej, muszę iść kiedyś. Trzeba będzie kiedyś skończyć. Muszę już iść. Trzeba kiedyś skończyć tę grę. No dopiero on tak na rozmowę zaczynaliśmy. Zaczęliśmy. Także słuchajcie. Ja sobie zapiszę, sprawdzę, jak to się nagrywa. I zaraz do was wracam. Okej, wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy. Dobra, czyli z tej strony wychodzimy. W ogóle zawsze mi się ten stół podobał. Zawsze miałem wrażenie, że on był zrobiony z jednego wielkiego pnia jakiegoś drzewa. Nie wiem, moja taka schizy. Ogólnie ten rozdział jest jednym z fajniejszych. Bardzo tak wciąga, przynajmniej nie zawsze mnie wchodzić. Bo jest. Ja lubię czasem bardzo przegadane gry, wiecie, takie super fabularne, jakieś smaczki czy coś takiego. I dlatego mi się to podoba. Nie wiem, czy wszystkim przypadnie ten rozdział do gustu. Zobaczymy. Jest moim ulubionym w sumie. Wszystkich jeszcze także tak nie przeszedłem, więc się nie będę wypowiadał, ale jak na razie z tych trzech co przeszedłem. Dobra, tu mam jakiś mydlany stołek, a tutaj co? Aha, dobra, to tutaj na razie nie idziemy, dobra. Ta muzyka bardzo mi zapadła w pamięć do tej pory. Pamiętam. Okej, dogadamy z tym bardzo dziwnym panem. Takim trochę quasi-modo, nie wiem, jak to się mówi. Cześć! Dzień dobry. Jedno piwko, fajny plecak. Trochę tu pustawo, co fajny plecak? Fajny plecak. Jaki plecak? Ten, z tyłu. Gdzie? A, nieważne. Jedno piwko, poproszę. Jedno piwko. Masz jakiś dowód tożsamości? Nie, ale mam tyle lat, co trzeba. Znam teksty wszystkich hitów duetu Wham. Przykro mi, ale mogę przez to mieć kłopoty. Trochę tu pustawo, co? Trochę tu pustawo, co? Ludzie boją się tu teraz przychodzić. Chyba wiem dlaczego. Słyszałeś o duchu? A nie. Jakiś czas temu kwitło tu życie towarzyskie. Aż pewnego dnia jeden ze stałych bywalców zobaczył dziwną zjawę w toalecie. Co to było? To coś wisiało w powietrzu i strasznie śmierdziało. Cały czas mowa o duchu. Mi się kojarzy to tak? Z żarówkami. Od tego czasu to coś pojawiło się jeszcze kilka razy i wystraszyło moich gości. Zwykle widzieli to na górnym korytarzu. Jak to coś wygląda? No wiesz, widziałem to tylko raz. Przypominało trochę wojownika ninja. Aha. I wiesz co? To do mnie przemówiło. I co powiedziało? Coś jakby: grubciu, przez ciebie nadwyrężyłem sobie podbicie. Mówi ci to coś? Nie wiem, co to jest podbicie. Niewiele. Mnie też. Na razie. Na razie. Do widzenia. Znam to na pamięć, kurde. Okej, mam tutaj flaszeczkę, jak widzicie. No, szynku. I do tej pory pamiętam, że można ją zdobyć tym. Jojo, ale to dopiero później. Mam tutaj Piusa, nienawidzę go. Głowa do góry, może się to więcej nie powtórzy. Jest pan zainteresowany nowinkami technicznymi w dziedzinie odkurzania? No, szalenie. Nie, wolałbym już, żeby ktoś mnie ogonił targą do sera.
Jezu, pierdzielę. To zależy, a pomoże to skończyć grę. No szalenie weźmy. No, szalenie. Proszę spojrzeć na ulotkę. Jak tylko będę miał chwilkę, przeczytam uważnie. Co z tobą? Właśnie zrozumiałem, że nienawidzę swojego życia. Ja, emo. Daj spokój. Czego tu można nienawidzić? Kogoś tu chyba trzeba przytulić. Nie, zasłaniają mi FPS-y, zalejmy się w cztery dupy. A, trzecią. Ja też, zalejemy się w cztery dupy. Piję, żeby zapomnieć. Zapomnieć o czym? Żona mnie zostawiła. Zabrała dzieci. Mogło być gorzej. I potłukła całą kolekcję ręcznie malowanych porcelanowych trofeów z zawodów wędkarskich. Mogło być gorzej. Wszędzie po domu porozrzucała zdjęcia, na których jest ze swoim gachem. W niedwuznacznych pozycjach. Przykro. Mogło być gorzej. I zabrała pilota do telewizora. Oho. A potem pocharatała lakier na moim sportowym aucie. Co? No tu przegięła. No nie niszczy się samochodu bliźniego. Dlatego nienawidzę siebie. Okej, okay. Także jeżeli chodzi o tę rozmowę, tę, dobrze, tak, tę rozmowę, to wszystko z tym gościem, ale jeszcze do niego wrócimy, nie bójcie się. Luchniemy także na ulotkę, ulotka do odkurzacza, interesująca. Przedstawiamy Zasysacz 2000. Zasysacz, jak w technice salniczej. Zasysacz 2000 ma wbudowany magiczny, wirowy silnik zasysający, który dysponuje nieograniczoną siłą ssącą. O, to by się przydało. Zasysacz 2000 dysponuje taką mocą, że może wessać tylne kopyta osła, nie, to bez przesady, albo pióra z całej kaczki. Jest tak pojemny, że bez kłopotów ciągnie magiczny gaz, a nawet kipiącą lawę. Zasysacz 2000 jest urządzeniem wszechstronnym. Zbiera wszystko, od cząsteczek kurzu po duże robaki. Fuj. I tak dalej, i tak dalej. Okej. Dobra. Teraz, czekajcie. Tam jeszcze nie musimy iść, także wyjdziemy sobie na świeże powietrze. Dobrze, tutaj mam coś tutaj jest, czy nie? O, mam tutaj automat. Nie pamiętam, do czego to było. Aha, nie można ich używać, szkoda. Ktoś mi się kojarzy, że można było kiedyś. Ej, co może ma eskizy, nie? No, to jakieś ulotki są. Okej. Okay. Dobra. Kamu ładowania, wiedziałem. No, w sumie swędzie zaraz kichnę, słuchajcie. Chyba jeszcze ani razu nie kichnąłem na let's play'u, mam wrażenie. A, kocham kichać. Okej, okay, zapiszemy sobie. No, kurde. Okej, okay, tak na... Co to za laska? Hello? Taka pokusa dla Szymka chyba trochę. Co będzie tutaj? Pieskie życie, najlepszy... Kurde, najlepszy motel. Najlepsze pokojówki, okej. Okay. Znowu się ta kamera tutaj pierdzieli, słuchajcie, wkurza mnie to. Co tutaj mamy? Nie mogę rozczytać się. Tutaj coś tam? Nie. Okej, okay, więc musimy... Nie wiem, gdzie iść. No, ale troszkę chyba pobłądzimy. Trzy parkiety, muzyka na żywo, zapraszamy. Klub nocny, okej. Okay. Śmieci, uliczka. O, mam jakiegoś gościa. Zdaje się, że jest zajęty. Lepiej mu nie przeszkadzać. Słuchajcie, on wygląda, zawsze tak mi się kojarzy, jak jakiś stary rzymski niewolnik, coś takiego. Jestem wielki mistrz w naprawianiu furmanki. Gdybym miał mniejsze mięśnie, szłoby to trudniej. Fan swoich własnych mięśni, bardzo inteligentny. Furmanka go przygniotła. Muszę wymyślić inny sposób, żeby go wydostać. Jak to? Ach, nie płacz, luba furmanko. Nadal cię kocham. Nie wiem czemu, jak wcisnę... Aha, okej. Okay.
Nie wiem, widzę, to pamiętam, że coś właśnie z tym trzeba zrobić. A, młotem chyba przypierdzielić. Au! Oj! Kto to? Kto tam jest? Taka mała głowa w ogóle. Nikt. Uważaj, co powiem. Kiedy tylko stąd wyjdę, znajdę cię i urwę ci łeb. Jak masz na imię, truposzu? Madonna. Andrzej Lepiej. O. Lepiej? Podnieś furmankę. Albo pan źle się to dla ciebie skończy, Lepera, panie, tak, Lepiej. Gorzej niż urwanie łba? Tak. Bo jeśli mnie nie wydostaniesz, najpierw poobrywam ci kończyny. Co za debil. Niech się zastanowię. Okej, bierzemy sobie... Halo! Halo! Mali ludkowie przechodzący niedaleczko! Przydałaby się tu wasza pomoc! Okej, bierzemy to. Co tutaj jest? Piersionosy. Noś je, a zarobisz kokosy. Nie, nie wierzę, jaka nazwa, słuchajcie. A tu piersionosy, noś je, a zarobisz kokosy. O nie, nie wierzę. Mak bagienny, zapraszamy do spróbowania nowego bagnoburgera. A nie, chodzę do McDonalda, bo tam są same mięso, żadne rzeczy, fuj. Znaczy, same mięsne rzeczy. Co my tutaj mamy? Pieskie życie. A, to co tam żeśmy zaczynali ten rozdział, to się pieskie życie nazywa. Piersionosy, nie, jaka nazwa.